W grudniu 1999 roku celniczka Diana Dean zatrzymała terrorystę Ahmeda Ressama, który planował zamach na lotnisko w Los Angeles. Zaniepokoił ją jego błędny wzrok. W prowadzonym przez niego aucie znaleziono 50 kg materiałów wybuchowych. To było przerażające uczucie. Czas stanął w miejscu. Spojrzeliśmy na siebie. Wpatrywałam się w niego w poszukiwaniu odpowiedzi. To mrożące krew w żyłach doświadczenie. Eksperymenty przeprowadzone w 2002 roku wykazały, że mózg wychwytuje, gdy napotkana osoba ma szeroko otwarte oczy, a jej powieki nie przysłaniają białek. Odczuwamy niepokój. Terrorysta przekraczający granice boi się, że ktoś go złapie. Jego wzrok jest pełen przerażenia. Dzięki temu oprogramowaniu mamy wgląd w ludzki umysł. Jeśli nie umielibyśmy odczytywać wyrazów mimicznych, ludzkość już dawno by wyginęła. To umiejętność potrzebna do codziennego funkcjonowania. Empatia jest nam niezbędna do życia w społeczeństwie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważną rolę ona pełni. Spróbujemy jeszcze raz? Kiedy zacząłem zajmować się komunikacją niewerbalną, odkryłem, że terminu niewerbalny nie ma w żadnym słowniku. Nawet we francuskim czy w hiszpańskim. Tak jakby cała ta dziedzina nie istniała. Mowa ciała. Klucz do ludzkich emocji. Istnieje wiele kanałów komunikacji niewerbalnej. Tak samo jak w przypadku kanałów telewizyjnych. Inny sygnał oznacza inny komunikat. Pierwszym kanałem jest twarz. Kolejnym ręce i gesty. Jeszcze innym głos. Każdy kanał dzieli się na mniejsze. Na przykład mój głos może przybrać różny ton, tembr oraz intonację. Zmienia się tempo mówienia, ale też pojawia się cisza. Twarz również ma wiele elementów składowych. Przy użyciu mięśni mimicznych przybiera ona określony wyraz, ale liczy się również to, gdzie patrzę i jak często mrugam. Ludzkość miała dużo czasu na to, by posiąść zdolność odczytywania ekspresji mimicznych. To bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie. Inaczej jest w przypadku mikroekspresji. Przeciętny człowiek ich nie dostrzega i nie ma powodu, by to zmieniać, chyba że jest to umiejętność potrzebna mu w pracy. Ten mężczyzna ukrywa się za okularami. Boi się, że jego twarz wszystko zdradza. Okulary utrudniają odczytanie ekspresji mimicznych, ale gracz ma uniesiony kciuk. To dobry znak. Widać też, że lekko się uśmiecha, a wydawałoby się, że zachowuje kamienny wyraz twarzy. Synergologia zajmuje się odczytywaniem postaw ludzkich w oparciu o interpretację mowy ciała. Co robi synergolog? Zauważa emocje przeżywane przez drugą osobę, jeszcze zanim zda ona sobie z nich sprawę. Dzięki tej umiejętności możemy zrozumieć innych. Nauka potwierdza, że czujny obserwator wychwytuje odczucia rozmówcy, zanim ten je sobie uświadomi.
time. Time has been called. 60 seconds. Ah. Drapie się. Dlaczego? Wcale nie po to, żeby zamknąć oko, ale by otworzyć je szerzej. A skoro tak, to coś go musiało zainteresować. I nie chodzi tu o kartę, którą dopiero ma dostać. On już jest wyraźnie zadowolony. Zachowania niewerbalne pełnią różnorakie funkcje. Jedną z nich jest wyrażanie emocji. Inną – informacja o stanie naszego umysłu. Jak to, że właśnie myślimy, że się skupiamy lub że mamy mętlik w głowie. Pozawerbalnie przekazujemy również, co naprawdę mamy na myśli. To także sposób nadania głębi temu, co mówimy. Na przykład poprzez mimiczny odpowiednik wykrzyknika. Podkreślamy te treści, które są dla nas istotne. Ale zachowania niewerbalne mogą również zastępować komunikaty werbalne. W ten oto sposób. To tak zwane emblematy. Dzięki nim przekazujemy coś bez użycia mowy. Obejrzymy trzech amerykańskich prezydentów, trzech charyzmatycznych przywódców. Kennedy'ego, Clintona i Obama. Bez dźwięku. Oto Kennedy podczas pierwszej debaty telewizyjnej w historii. Powiedzcie, jaką postawę przybrał? Jakieś pomysły? Słucham. To poza zdobywcą. Widzimy lewe ucho. Prawe jest zasłonięte. A przecież stoi na wprost kamery. Próbuje nas uwieść. W pewnym badaniu poprosiliśmy biorących udział o wymienienie tego, co lubią najbardziej i najmniej. Mogło to być ulubione danie, ale też imię osoby, którą kochają lub której nie znoszą. Kiedy mówili o tym, co lubią, byli poważni. Nie przygnębieni, ale poważni. A gdy mówili, czego nie lubią, zawsze lekko się uśmiechali. Jakie sprawia wrażenie? Jest bardzo otwarty, w ciągłym ruchu. Taki z niego miły facet. Na koniec mowy dziękuję żonie i składa jej życzenia z okazji rocznicy. Zwróćcie uwagę na to, że ma przymknięte lewe oko. Lewe jest zmrużone, za to prawe szeroko otwarte. Można mu wiele zarzucić. Żona nie umieszkała już tego zrobić. Z kolei Obama ma pewną cechę charakterystyczną. Zaraz zobaczycie, że kiedy przemawia, jego wzrok nigdy nie jest zwrócony tam, gdzie twarz. Oczy tam, głowa tu. Zawsze patrzy poza kamerę i gdzieś w dal. To dla niego bardzo charakterystyczne. Stale zachowuje czujność. Osoba otwarta na ludzi daje się pochłonąć rozmowie, a ktoś czujny zawsze będzie trzymał dystans. To akurat pożądana cecha u człowieka, który może decydować o losach świata. Na początku lat 70. psycholog Albert Mehrabian wyodrębnił składowe elementy komunikacji międzyludzkiej. Według niego słowa to zaledwie 7% przekazu. Ton, tembr i intonacja głosu 38%, a 55% to mowa ciała.
Jeśli Merabian ma rację i słowa faktycznie stanowią jedynie 7%, za to język ciała aż 55%, to warto nauczyć się go interpretować. Policjant powinien odczytywać pewne sygnały, bo od tego może zależeć jego życie. Jeśli na przykład zatrzymana osoba przebiera stopami, to znaczy, że szykuje się do ucieczki. Nie wolno nam niczego przegapić. Patrolujemy ulicę, siedząc w samochodzie. Warto przyjrzeć się zachowaniu ludzi na ulicy. W przyszłości wszyscy funkcjonariusze będą przechodzić szkolenie z mowy ciała. Umiejętność odczytywania zachowań niewerbalnych ułatwiłaby śledczym pracę. Nazywam się Bluen. Chodź, porozmawiamy. Zostałeś aresztowany za włamanie do domu spokojnej starości. Postawiono ci 6 zarzutów. Powiedz mi, kto włamuje się do takiego miejsca i w biały dzień okrada starszych ludzi? Kim trzeba być, żeby coś takiego zrobić? Złodziejem? Chodzi o pieniądze? Co myśli sobie taki złodziej? Dlaczego postanawia okraść właśnie staruszków? Widać, jak zaciska dłoń. Jest w stanie napięcia. Przeżywa coś nieprzyjemnego. Teraz zadam ci bardzo ważne pytanie. Kiedy uprzedziłem, że o coś go spytam, przekręcił głowę. Prawe oko skierował na mnie. To oznacza czujność i zdystansowanie. Mogę mieć pewność, że jest skupiony. Jak to możliwe, że znaleźliśmy na miejscu twoje odciski palców? Zastanów się nad tym. Za chwilę wrócę. W ten sposób zachowują się tylko winni. Ktoś niewinny tak się nie pochyli. Jego gesty będą bardziej zamaszyste. Bardziej otwarte. Wszystkie nagrania pokazują, że takie pozy jak ta przyjmują tylko osoby winne. Najciekawsze w mowie ciała jest jej powiązanie z emocjami. Pod koniec XIX wieku Karol Darwin odkrył ich uniwersalny charakter. Co więcej, w świecie zwierząt są one wyrażane w bardzo podobny sposób. W roku 1967 Paul Ekman pojechał w góry Papui Nowej Gwinei i pokazał miejscowym zdjęcia różnych ekspresji mimicznych. Rozpoznali większość emocji, które wyrażały, ale jednak nie wszystkie, co świadczyłoby o tym, że niektóre emocje są uniwersalne, a inne uwarunkowane kulturowo. W ten oto sposób Paul Ekman dał drugie życie odkryciom Darwina. FACS to system kodowania ruchów mimicznych. Został stworzony przez Paula Ekmana i Wallace'a Friesena. Służy on do pomiaru ekspresji mimicznych. Początkowo rozróżniano złość, wstręt,
strach, radość, smutek i zdziwienie. W późniejszych latach zarówno Ekman, jak i inni naukowcy, w tym również ja, udokumentowali siódmą uniwersalną emocję – pogardę. Widzimy tu zestawienie ekspresji zawodniczki podczas olimpiady w 2004 roku i zawodniczki niewidomej podczas paraolimpiady. Obie właśnie przegrały walkę o złoto. Jeśli przyjrzymy się, jak układają się mięśnie ich twarzy, widać ogromne podobieństwo. To wyraz smutku. Oto inny przykład. Dwie zawodniczki, które właśnie wygrały złoto. Kobieta po prawej jest osobą widzącą, ta po lewej nie. Podobieństwo jest nie tylko w wyrazie twarzy, ale również w postawie ciała. To pierwsze badanie, które wykazało, że osoby pochodzące z różnych kręgów kulturowych w podobnych sytuacjach mają identyczne sposoby ekspresji. W wyniku analizy ustaliliśmy, że istnieje niemalże pełna zgodność zachowań niewerbalnych u osób widzących i niewidomych. Gdybym poprosił teraz widzów, żeby pokazali wyraz zdziwienia, zrobiliby taką minę. Dlaczego? Bo każdy z nas widział, jak robią ją inni. Możemy ją świadomie odtworzyć. Osoba niewidoma nigdy tego nie widziała. Wymyśli więc coś, co nie do końca odzwierciedla wyraz twarzy, jaki przybrałaby w sytuacji faktycznego zaskoczenia. Wtedy bowiem uruchomiłaby te same mięśnie, co osoba widząca. To dla mnie dowód, że zdolność do ruchów mimicznych jest uwarunkowana biologicznie. Czemu obecnie jest tak duże zainteresowanie komunikacją niewerbalną? W latach 80. nic na ten temat nie było wiadomo, a próbę zrozumienia mowy ciała traktowano niemal jak ezoterykę. Na początku XXI wieku wszystko się zmieniło. Obecnie wiele się mówi o mowie ciała. To zapewne dlatego, że tak ważną rolę w społeczeństwie zaczęła pełnić kultura wizualna. Idea analizowania wyrazów mimicznych pod kątem przypisywanych im emocji zrodziła się dawno temu. Przestudiowaliśmy literaturę psychologiczną i dokonania Paula Ekmana. Były tak ciekawe, że postanowiliśmy na ich podstawie stworzyć specjalny skaner. Zaczęliśmy od Mony Lizy i jej sławnego uśmiechu. Zebraliśmy wiele neutralnych ekspresji mimicznych kobiet i stworzyliśmy z nich szablon, który nałożyliśmy na obraz. Okazało się, że uśmiech Mona Lizy jest prawdziwy, a ona faktycznie jest szczęśliwa. Radość to 83% przeżywanych przez nią emocji. Pozostałe to wstręt, strach i złość. Zaczęliśmy od obrazów i zdjęć. Później przeszliśmy do analizy twarzy w ruchu. Jako behawioryści przyglądamy się przede wszystkim spontanicznym zachowaniom i komunikacji niewerbalnej. Skanujemy również zdjęcia i nagrania, które komputer analizuje pod kątem nastroju i emocji. To nasz program EmoVision. Stworzyliśmy go, łącząc wymyślone przez nas narzędzia. Służy do prowadzenia badań rynku. Zazwyczaj polegają one na tym, że odbiorca ogląda reklamę, a potem odpowiada na pytania. Z naszym oprogramowaniem mamy dostęp do umysłu badanego.
Wszystko za sprawą analizy mięśni mimicznych, twarzy i reakcji źrenic. W tej chwili użytkownik jest radosny. Widać to po jego minie oraz na wykresie. Nagle jego mina się zmienia. Ale zaraz uświadamia sobie, że psu nic się nie stanie. Widzimy, jak odbiorca reaguje na logo. Ten akurat nie wie, co myśleć. Nie rozumie związku pomiędzy reklamą a znakiem graficznym. Dzięki tej technologii możemy stanąć po obu stronach procesu tworzenia reklamy. Angażujemy się nie tylko w etap poprzedzający wypuszczenie jej na rynek, ale również obserwujemy, jak ludzie reagują na reklamy zamieszczane na ulicy. Na tej podstawie dobieramy odpowiedni przekaz dla danej grupy docelowej. Wierzymy, że to przyszłość reklamy i badań rynku. Obecnie prowadzimy projekt, który polega na analizie mimiki i niepokojących zmian w ruchach osób starszych. Chcemy uzyskać dostęp do podświadomości, ale nie tylko dla celów rynkowych lub edukacyjnych, a również na użytek ludzkości. Komputery mogą być bardzo przydatne w odczytywaniu informacji na podstawie wyrazu twarzy. Myślę, że to rozwiązanie znajdzie wielu zwolenników. Zobaczcie, kto przyszedł. To Kaspar. Rozpoczęliśmy pracę z Kasparem w 2005 roku, 7 lat temu. Powodów było wiele. Jednym z nich było moje doświadczenie z pracy z dziećmi autystycznymi. Wiedziałam, że mają trudności z odczytywaniem mimiki. Jestem Kaspar. Zagrajmy razem. Jack. Bye bye. Do zobaczenia wkrótce. Pierwszy raz go dotknął.
To miłe. Czuję łaskotki. Yes. This is nice. It tickles me. What a smile. Tickles me. Yes. This is nice. It tickles me. No too hot. Nie za mocno. Po raz pierwszy zachował się w ten sposób, a już byłem gotowy się poddać. Został na dłużej i wszedł w interakcję z robotem. Nigdy wcześniej tego nie robił. To zapowiedź dalszych sukcesów. Autyzm dziecięcy ma wiele objawów. Jednym z nich jest niemożność bawienia się z rówieśnikami. Autystyczne dzieci wykonują polecenia wychowawcy, ale same nie inicjują kontaktu. Niektóre z nich nawet nie mówią. Okazuje się, że dobrze reagują na robota. Kaspar pełni rolę mediatora. Ma ułatwić dzieciom wchodzenie w interakcje, a w przyszłości pozwolić im nawiązywać kontakt z ludźmi. Żaden z elementów nie był zaprojektowany na użytek tego projektu. Poskładaliśmy je jednak tak, by Kaspar był w stanie nieznacznie zmieniać pozycję i wykonywać drobne gesty. Użyliśmy maski z fantomu medycznego. Przypomina ona twarz człowieka. Ma oczy, nos i usta, ale jest też bardzo prosta. Nasz robot rusza ustami. Może je otwierać, zamykać oraz się uśmiechać. Cześć, Byron. Mam na imię Kaspar. Zagrajmy razem. Zagramy? Kolej Kaspara. Teraz ty. Kolej Byrona. Dwa razy. Dobrze. Coraz lepiej ci idzie. Spójrz na jego usta. Jest smutny. Spójrz teraz. Ma łaskotki. Spróbujemy jeszcze raz? Z sesji na sesję Byron robi postępy nie tylko wchodząc w interakcję z Kasparem, ale również ze mną. To pozwala mu odkrywać nowe umiejętności. To bardzo dobrze. Ogromnie się cieszę. Niemowlęta mogą naśladować podstawowe wyrazy twarzy, nawet jeśli same nigdy ich nie przybierały. Uważam, że w wyniku interakcji dziecka z opiekunem powstają nowe neurony. Wiemy, że jeśli dziecko uśmiechnie się do opiekuna, ten na pewno odpowie uśmiechem. Umysł niemowlęcia działa w uproszczony sposób. Widzi ono, że jego wyraz twarzy spotkał się z uśmiechem innej osoby. Neurony lustrzane powstają w wyniku tej prostej zależności. Naśladownictwo oraz więź, która łączy dzieci z opiekunami, wystarczą, by stworzyć cały ich system.
Odkrycie roli, jaką odgrywają neurony lustrzane i naśladownictwo w budowaniu zdolności do empatii, skłania do pytania, dlaczego człowiek dąży do synchronizacji z innymi. Przykładem jest fala meksykańska na stadionie. To zachowanie spontaniczne, a wszyscy tak wspaniale umieją się ze sobą zgrać. Nigdzie nie stoi dyrygent, który nimi kieruje. Robią to sami z siebie i sprawia im to radość. Wojsko wykorzystuje tę ludzką umiejętność. Pewne elementy musztry nie są przydatne na wojnie, ale żołnierze i tak muszą nauczyć się je wykonywać. Kolektywne działania wzmacniają poczucie przynależności do grupy. Kiedy kogoś lubimy, przejmujemy jego zachowania. Badania dowodzą, że jeśli podczas randki dwie osoby wzajemnie się naśladują, prawdopodobnie są one zadowolone ze spotkania i rodzi się między nimi więź. To bardzo częste zachowanie. Nieustannie dążymy do synchronizacji, jak w tańcu. Ewolucja wyposażyła nas w umiejętność naśladowania. Mechanizm ten przerodził się w zdolność do nawiązywania relacji, odczuwania empatii i tworzenia więzi. Kultura to niewiarygodnie istotny element naszego życia. Ma ogromny wpływ na to, jak komunikujemy się niewerbalnie. Wierzę w to, że mimika jest uniwersalna i wrodzona. Istnieje pewna ewolucyjna przyczyna, dla której odczuwamy emocje i je wyrażamy. Uważam jednak, że to właśnie kultura wpływa na to, jakie są to emocje i jak je wyrażamy. And number two, how we use them. Okay, partner, now it's a chummy. To walka o złoty medal podczas Igrzysk w Atenach w 2004 roku. Zawodnik w białym stroju właśnie przewrócił zawodnika w niebieskim. Sędzia sygnalizuje zdobycie punktu. Fotograf miał aparat, który robi 8 zdjęć na sekundę. Pomiędzy tymi dwoma ujęciami są więc 2 sekundy odstępu. Jeśli przyjrzymy się temu zdjęciu, zobaczymy taką to minę. To kwestia kulturowa. Tu widzimy pierwszą reakcję zawodnika. Kilka sekund później jego mina się zmieniła. Mężczyzna chce zachować się jak na japońskiego zawodnika przystało. Skrywa emocje. Chwilę później znów nie może opanować radości. Zmierzyliśmy parametry wszystkich tych wyrazów twarzy, ale pokazaliśmy je również ludziom z 4 różnych krajów. Gdy zobaczyli zdjęcie, które przedstawia radość, większość z nich uważało, że zawodnik jest szczęśliwy, bo wygrał walkę. Z kolei następną minę, którą określilibyśmy mianem tłumionej radości, poprawnie odczytało zaledwie 15% badanych. Pozostali myśleli, że mężczyzna przegrał. Właśnie zdobył złoty medal, a mimo to tak skutecznie ukrył to, co czuje. W różnych kulturach inaczej podchodzi się do wyrażania emocji. Każda z nich ma pewien zestaw zasad. Niektóre są zwerbalizowane, jak na przykład duzi chłopcy nie płaczą. Inne pozostają niewypowiedziane, a uczymy się ich poprzez obserwację otoczenia. Istnienie reguł okazywania emocji jest niepodważalne. W niektórych kręgach kulturowych negatywne emocje maskuje się uśmiechem. W innych zachowuje się neutralny wyraz twarzy. Forma ekspresji wynika z cech uwarunkowanego kulturowo indywidualizmu lub kolektywizmu.
Osoby wywodzące się z kultury, gdzie stawia się na indywidualizm, a poziom życia jest wyższy, chętniej wyrażają emocje. Jeśli zaś wpojono nam kolektywizm i wychowaliśmy się w biednym i gęsto zaludnionym kraju, prędzej będziemy ukrywać to, co czujemy. Będąc za granicą, często czujemy się niepewnie. Zastajemy coś odmiennego od naszych wyobrażeń, a to wywołuje w nas negatywną reakcję. Dlatego niektórzy tak słabo odnajdują się w innej kulturze. Dla imigrantów nauka odczytywania ekspresji mimicznych i mowy ciała to istotny element adaptacji. Łatwiej wtedy przystosować się do życia w nowym miejscu. Warto poznawać różnice kulturowe. To bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie. Niektórzy są bardziej empatyczni od innych. Czy można zwiększyć poziom empatii? To dokonanie miałoby ogromny wpływ na rozwój psychiatrii. Niektórzy pacjenci mają obniżony poziom empatii. Jego podwyższenie mogłoby ułatwić im powrót do zdrowia. Ale nawet jeśli mowa o ludziach, którzy nie doświadczają takich trudności, większa zdolność do empatii pozytywnie wpłynęłaby na nasze społeczeństwo. Trudno sobie wyobrazić, by miało być inaczej. Obecnie badamy obszary mozgu, które odpowiadają za naśladowanie innych. Bardzo nam zależy na tym badaniu, bo właśnie tego typu analizy prowadzą do zastosowania neurobiologii w praktyce. Zaczniemy od tomografii. Będziemy Pana prosić o to, by oglądał Pan przedstawioną twarz lub zrobił taką samą minę, jak ta na zdjęciu. To zaczynamy. Pacjent ma do wykonania dwa proste zadania, które wymagają niskiego poziomu empatii. Na ekranie zobaczymy to, co on. Jedno z zadań polega na naśladowaniu przedstawionych min. Odkryliśmy, że większa aktywność w obszarze neuronów lustrzanych podczas naśladowania lub oglądania ekspresji mimicznych oznacza wyższy poziom empatii. Te obszary są więc znacznikami umiejętności interpersonalnych jednostki. Badanie stworzone przez mojego kolegę pozwala określić podstawowy poziom empatii badanych pacjentów. Później sprawdzamy, czy da się go podwyższyć. Jak się pan czuje? Jeszcze chwila i kończymy. 7 minut do końca. Teraz badamy poziom empatii na ból. Nawet u nas, jako obserwatorów, aktywują się te same obszary, co w przypadku rzeczywistego dotyku dłoni. Jedyna różnica to poziom tej aktywności. Nie mogę na to patrzeć. Skupmy się na mnie. Jedziemy na lotnisko Ben Guriona. Tu zaczynają się pierwsze zabezpieczenia, które stanowią 80% wszystkich stosowanych środków bezpieczeństwa.
Kamery monitorują, kto i dokąd jedzie i kto może stanowić zagrożenie. Drugi etap zaczyna się już na terenie lotniska. Obserwuje się dosłownie każdego, bez wyjątku. Pod uwagę jest brane zarówno nasze zachowanie, jak i numery rejestracyjne auta, którym przyjechaliśmy. Ochrona oparta na zaufaniu została stworzona na podobieństwo bardzo skutecznego systemu wprowadzonego przez Izraelską Agencję Bezpieczeństwa na lotniskach i przejściach granicznych. Zamiast inwestować w sprzęt, inwestujemy w ludzi. Mamy świetnie przeszkolony personel. Zazwyczaj są to studenci studiów magisterskich i doktoranckich. Są stale szkoleni. Umieją szukać konkretnych oznak w zachowaniu. Zdarzają się jednak błędy. Jeśli na lotnisko przyjedzie ktoś, kto jest bardzo zdenerwowany, może niesłusznie zostać uznany za zagrożenie, ale wystarczy kilkuminutowa kontrola, żeby pracownicy przekonali się, że mają do czynienia z kimś nerwowym, kto nie ma złych zamiarów. Po wejściu na lotnisko objęte systemem ochrony przechodzimy kontrolę przy samoobsługowym punkcie odpraw. Podczas gdy podróżny drukuje kartę pokładową, w automacie wyświetlane są obrazy, które mają oddziaływać na podświadomość. Nie mogę zdradzić, co przedstawiają, ale w ten sposób sprawdzamy, czy ktoś zamierza dokonać aktu terroryzmu. Możemy w ten sposób dowiedzieć się, czy ktoś nie przewozi narkotyków lub czy nie zamierza popełnić innego przestępstwa, ale przy odprawie zależy nam na wykryciu terrorystów. Stosując w praktyce odkrycia behawioryzmu, który w ostatniej dekadzie bardzo się rozwinął, możemy poznać intencje pasażerów. Lotnisko Ben-Guriona nie należy do dużych. Pod względem wielkości to 240 port lotniczy na świecie, ale zajmuje piąte miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż bezcłową. Amsterdam, Hong Kong i inne wielkie lotniska nie mają z nim szans. Jak to możliwe? Mimo tak świetnych zabezpieczeń i skomplikowanych procedur, pasażerowie są na tyle rozluźnieni, że spędzają czas w sklepach bezcłowych. To, co dzieje się w Kanadzie i w Stanach, to koszmar. My wolimy sprawdzać intencje pasażera. To o wiele łatwiejsze niż przeszukiwanie walizek. Jako że jestem miłośnikiem technologii, chciałbym, żeby całą pracę wykonywał komputer. Ale takie cudo jeszcze nie powstało. Musimy umiejętnie wyważyć rolę technologii i ludzi, by system działał sprawnie. Od zawsze interesowało mnie bezpieczeństwo. Prowadzę własną firmę. Fascynowały mnie takie zagadnienia jak negocjacje, zasoby ludzkie i prawo. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, ochroniarze i strażnicy powinni być uczeni, jak interpretować to, co widzą. Obecnie współpracuję z Urzędem do Spraw Ochrony Ruchu Lotniczego. Niestety, celnicy nie mają zagwarantowanego takiego szkolenia. Dlatego wielu z nich ukończyło nasze kursy.
Umiejętność rozpoznawania i odczytywania gestów podczas rozmowy z podróżnym jest bardzo przydatna. Strażnicy powinni obserwować mowę ciała, zadawać pytania i wykazać się dociekliwością, jeśli ktoś wykona nietypowy gest. Nad niektórymi ruchami możemy panować. Mogę nie krzyżować rąk, ale nad pewnymi gestami nie mam kontroli. Silne emocje mogą na przykład sprawić, że lewą powieką będę mrugać szybciej niż prawą. Rozszerzone źrenice czy skurcz mięśni są nie do opanowania. Za to wyćwiczone oko łatwo je wychwyci. Oczywiście strażnik nie może powiedzieć, ten człowiek ma w plecaku bombę. Nie czytamy ludziom w myślach, ani nie jesteśmy w stanie przejrzeć ich na wylot. Ale za to możemy zwrócić uwagę na to, że podróżujący jest bardzo zdenerwowany. W miarę podchodzenia do punktu kontrolnego jest coraz bardziej pobudzony. Przy próbie nawiązania rozmowy od razu zamyka się w sobie, przyjmuje postawę agresywną. Język ciała jest nieodłączną częścią naszego życia, tak samo jak obrazy, którymi jesteśmy bombardowani na co dzień. Często mówi się o medialnej teatralizacji terroryzmu. Gapie ciągną na miejsce widowiska. Pokazuje się tych, którzy przeżyli. W końcu pojawiają się ratownicy. Nadawany jest pewien komunikat. Ma on charakter niewerbalny i opiera się na koszmarze, jakim jest widok miejsca po wybuchu. Takie obrazy nas poruszają. Odwołują się do czegoś, co współdzielimy z ludźmi na całym świecie. Jesteśmy na początku drogi ku zrozumieniu, jakie procesy biochemiczne i neurobiologiczne zachodzą wtedy w naszych umysłach. Wiele lat temu otrzymaliśmy od rządu dotację na badania nad rolą emocji w relacjach wewnątrz grupy. Naszym głównym celem było zbadanie, czy istnieją emocje, które wyzwalają przemoc i agresję w danej grupie. Razem z kolegami doszliśmy do tego, że można doszukać się pewnego związku pomiędzy niektórymi emocjami a przemocą. Należą do nich złość, pogarda i wstręt. Uczucie pogardy wiąże się z tym, że czujemy nad kimś wyższość. Stąd niedaleka droga do usprawiedliwienia podjętych działań. Z kolei odraza to typowa reakcja na coś skażonego. Czujemy wstręt i chcemy się pozbyć tego obiektu. To bez znaczenia, czy jest nim kobieta, mężczyzna czy dziecko. To jedno z głównych założeń, które pozwalają uzasadnić akty agresji czy terroryzmu. Chodzi przecież o wyeliminowanie jakiejś grupy ludzi. Jeśli wzbudzimy w kimś uczucie pogardy i wstrętu, w ośrodkach mózgu, gdzie znajdują się neurony lustrzane, nie wystąpi żadna aktywność. Odczuwając takie emocje, człowiek nie będzie zdolny wykazać się empatią, ponieważ one mu na to nie pozwolą. Tam, gdzie kończy się empatia, tam pojawia się niemożność nawiązania porozumienia. Nie dzieje się nic dobrego. Mamy na to przykłady z psychopatologii. Psychopaci i pacjenci z osobowością borderline nie radzą sobie w kontaktach z innymi. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni empatia. Aby ktoś był zdolny zaatakować inną osobę, musi dokonać procesu odczłowieczania.
Dzieje się tak w każdej armii, bo to pozwala zjednoczyć się w walce z wrogiem. Jeśli go nie odczłowieczymy, trudno będzie go zaatakować. Historia zna takie przypadki, gdy ludzie nie byli w stanie zastrzelić kogoś z obozu wroga, bo wcześniej był ich sąsiadem lub znajomym. Łatwiej być agresywnym wobec kogoś, kogo nie znamy. Kogoś, kogo odbieramy za gorszego od nas. Na podstawie naszych odkryć można by stworzyć system monitoringu, który przewidywałby, z czyjej strony grozi nam niebezpieczeństwo. Gdyby takie systemy obejmowały całe stany, kraje czy rządy i analizowały nie tylko wypowiedzi przedstawicieli władz, ale również emocje, którymi są podszyte, mielibyśmy możliwość zapobiegania agresji. To mógłby być bardzo istotny, praktyczny aspekt naszej pracy. Wiedza na temat naszych podstawowych cech i zdolności do empatii jest już krokiem naprzód. Zamiast postrzegać siebie jako samolubów, możemy dostrzec w sobie empatyczny rys. Już sama świadomość tej umiejętności powinna nas zmienić. Otwiera się przed nami szereg możliwości, by zwiększyć poziom empatii odczuwanej przez ludzi. Rezultatem może być bardziej empatyczne i opiekuńcze społeczeństwo. To niewiarygodne, że umysł każdego z nas jest wyposażony w umiejętność posługiwania się mową ciała. To rodzaj kolektywnej inteligencji ciała. Być może nawet takiej, która jest uniwersalna. Bariera językowa nie stanowi przeszkody dla wzajemnego zrozumienia. W mowie ciała najpiękniejsze jest to, że wszystko, co kryje się w moim umyśle, dzielę z całą ludzkością. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Marta Lityńska, czytał Maciej Gudowski. Przybiera ona określony wyraz, ale liczy się również to, gdzie patrzę i jak często mrugam. Ludzkość miała dużo czasu na to, by posiąść zdolność odczytywania ekspresji mimicznych. To bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie. Inaczej jest w przypadku mikroekspresji. Przeciętny człowiek ich nie dostrzega i nie ma powodu, by to zmieniać, chyba że jest to umiejętność potrzebna mu w pracy. Ten mężczyzna ukrywa się za okularami. Boi się, że jego twarz wszystko zdradza. Okulary utrudniają odczytanie ekspresji mimicznych, ale gracz ma uniesiony kciuk. To dobry znak. Widać też, że lekko się uśmiecha, a wydawałoby się, że zachowuje kamienny wyraz twarzy. Drugi etap zaczyna się już na terenie lotniska. Obserwuje się dosłownie każdego, bez wyjątku. Pod uwagę jest brane zarówno nasze zachowanie, jak i numery rejestracyjne auta, którym przyjechaliśmy.
just checks that the car is not stolen. Ochrona oparta na zaufaniu została stworzona na podobieństwo bardzo skutecznego systemu wprowadzonego przez Izraelską Agencję Bezpieczeństwa na lotniskach i przejściach granicznych. Zamiast inwestować w sprzęt, inwestujemy w ludzi. Mamy świetnie przeszkolony personel. Zazwyczaj są to studenci studiów magisterskich i doktoranckich. Są stale szkoleni. Umieją szukać konkretnych oznak w zachowaniu. Zdarzają się jednak błędy. Jeśli na lotnisko przyjedzie ktoś, kto jest bardzo zdenerwowany, może niesłusznie zostać uznany za zagrożenie, ale wystarczy kilkuminutowa kontrola, żeby pracownicy przekonali się, że mają do czynienia z kimś nerwowym. Zagramy? Kolej Kaspara. Teraz ty. Kolej Byrona. Dwa razy. Dobrze. Coraz lepiej ci idzie. Spójrz na jego usta. Jest smutny. Spójrz teraz. Mała Skotki. Spróbujemy jeszcze raz? Z sesji na sesję Byron robi postępy, nie tylko wchodząc w interakcję z Kasparem, ale również ze mną. To pozwala mu odkrywać nowe umiejętności. To bardzo dobrze. Ogromnie się cieszę. Niemowlęta bardzo nam zależy na tym badaniu, bo właśnie tego typu analizy prowadzą do zastosowania neurobiologii w praktyce. Zaczniemy od tomografii. Będziemy pana prosić o to, by oglądał pan przedstawioną twarz lub zrobił taką samą minę, jak ta na zdjęciu. To zaczynamy. Pacjent ma do wykonania dwa proste zadania, które wymagają niskiego poziomu empatii. Na ekranie zobaczymy to, co on. Jedno z zadań polega na naśladowaniu przedstawionych min. Odkryliśmy, że większa aktywność w obszarze neuronów lustrzanych podczas naśladowania lub oglądania ekspresji mimicznych oznacza wyższy poziom empatii. Te obszary są więc znacznikami umiejętności interpersonalnych jednostki. Badanie stworzone przez mojego kolegę pozwala określić podstawowy poziom empatii badanych pacjentów. Później sprawdzamy, czy da się go podwyższyć. Jak się pan czuje? Jeszcze chwila i kończymy. 7 minut do końca. Teraz badamy poziom empatii na ból. Nawet u nas, jako obserwatorzy. Jedziemy na lotnisko Ben Guriona. Tu zaczynają się pierwsze zabezpieczenia, które stanowią 80% wszystkich stosowanych środków bezpieczeństwa.
Kamery monitorują, kto i dokąd jedzie i kto może stanowić zagrożenie. Drugi etap zaczyna się już na terenie lotniska. Obserwuje się dosłownie każdego, bez wyjątku. Pod uwagę jest brane zarówno nasze zachowanie, jak i numery rejestracyjne auta, którym przyjechaliśmy. Ochrona oparta na zaufaniu została stworzona na podobieństwo bardzo skutecznego systemu wprowadzonego przez Izraelską Agencję Bezpieczeństwa na lotniskach i przejściach granicznych. Odkrycie roli, jaką odgrywają neurony lustrzane i naśladownictwo w budowaniu zdolności do empatii, skłania do pytania, dlaczego człowiek dąży do synchronizacji z innymi. Przykładem jest fala meksykańska na stadionie. To zachowanie spontaniczne, a wszyscy tak wspaniale umieją się ze sobą zgrać. Nigdzie nie stoi dyrygent, który nimi kieruje. Robią to sami z siebie i sprawia im to radość. Wojsko wykorzystuje tę ludzką umiejętność. Pewne elementy musztry nie są przydatne na wojnie, ale żołnierze i tak muszą nauczyć się je wykonywać. Kolektywne działania wzmacniają poczucie przynależności do grupy. Kiedy kogoś lubimy, przejmujemy jego zachowania. Badania dowodzą, że jeśli podczas randki dwie osoby wzajemnie się naśladują, prawdopodobnie są one zadowolone ze spotkania i rodzi się między nimi więź. To bardzo częste zachowanie. Nieustannie dążymy do synchronizacji, jak w tańcu. Drapie się. Dlaczego? Wcale nie po to, żeby zamknąć oko, ale by otworzyć je szerzej. A skoro tak, to coś go musiało zainteresować. I nie chodzi tu o kartę, którą dopiero ma dostać. On już jest wyraźnie zadowolony. Zachowania niewerbalne pełnią różnorakie funkcje. Jedną z nich jest wyrażanie emocji. Inną – informacja o stanie naszego umysłu, jak to, że właśnie myślimy, że się skupiamy lub że mamy mętlik w głowie. Pozawerbalnie przekazujemy również, co naprawdę mamy na myśli. To także sposób nadania głębi temu, co mówimy. Na przykład poprzez mimiczny odpowiednik wykrzyknika. Podkreślamy te treści, które są dla nas istotne. Ale zachowania niewerbalne mogą również zastępować komunikaty werbalne. W ten oto sposób. To tak zwane emblematy. Dzięki nim przekazujemy postawę ciała. To pierwsze badanie, które wykazało, że osoby pochodzące z różnych kręgów kulturowych w podobnych sytuacjach mają identyczne sposoby ekspresji. W wyniku analizy ustaliliśmy, że istnieje niemalże pełna zgodność zachowań niewerbalnych u osób widzących i niewidomych. Gdybym poprosił teraz widzów, żeby pokazali wyraz zdziwienia, zrobiliby taką minę. Dlaczego? Bo każdy z nas widział, jak robią ją inni. Możemy ją świadomie odtworzyć. Osoba niewidoma nigdy tego nie widziała. Wymyśli więc coś, co nie do końca odzwierciedla wyraz twarzy, jaki przybrałaby w sytuacji faktycznego zaskoczenia. Wtedy bowiem uruchomiłaby te same mięśnie, co osoba widząca. To dla mnie dowód, że zdolność do ruchów mimicznych jest uwarunkowana biologicznie.
Czemu obecnie jest tak duże zainteresowanie komunikacją niewerbalną? W latach 80. nic na ten temat nie było wiadomo, a próbę zrozumienia mowy ciała traktowano niemal jak ezoterykę. Na początku XXI wieku wszystko się zmieniło. Obecnie wiele się mówi o mowie ciała. To zapewne dlatego, że tak ważną rolę w społeczeństwie zaczęła pełnić kultura wizualna, by go podwyższyć. Jak się pan czuje? Jeszcze chwila i kończymy. 7 minut do końca. Teraz badamy poziom empatii na ból. Nawet u nas, jako obserwatorów, aktywują się te same obszary, co w przypadku rzeczywistego dotyku dłoni. Jedyna różnica to poziom tej aktywności. Nie mogę na to patrzeć. Skupmy się na mnie. Jedziemy na lotnisko Ben Guriona. Tu zaczynają się pierwsze zabezpieczenia, które stanowią 80% wszystkich stosowanych środków bezpieczeństwa. Kamery monitorują, kto i kogo odbieramy za gorszego od nas. Na podstawie naszych odkryć można by stworzyć system monitoringu, który przewidywałby, z czyjej strony grozi nam niebezpieczeństwo. Gdyby takie systemy obejmowały całe Stany, kraje czy rządy i analizowały nie tylko wypowiedzi przedstawicieli władz, ale również emocje, którymi są podszyte, mielibyśmy możliwość zapobiegania agresji. To mógłby być bardzo istotny, praktyczny aspekt naszej pracy. Wiedza na temat naszych podstawowych cech i zdolności do empatii jest już krokiem naprzód. Zamiast postrzegać siebie jako samolubów, możemy dostrzec w sobie empatyczny rys. Już sama świadomość tej umiejętności powinna nas zmienić. Otwiera się przed nami szereg możliwości, by zwiększyć poziom empatii odczuwanej przez ludzi. Rezultatem może być bardziej empatyczne i opiekuńcze społeczeństwo. To niewiarygodne, że umysł każdego z nas jest wyposażony w umiejętność posługiwania się mową ciała. To rodzaj kolektywnej inteligencji ciała. Być może nawet takiej, która jest uniwersalna. Bariera językowa nie sta. Przyjmują tylko osoby winne. Najciekawsze w mowie ciała jest jej powiązanie z emocjami. Pod koniec XIX wieku Karol Darwin odkrył ich uniwersalny charakter. Co więcej, w świecie zwierząt są one wyrażane w bardzo podobny sposób. W roku 1967 Paul Ekman pojechał w góry Papui Nowej Gwinei i pokazał miejscowym zdjęcia różnych ekspresji mimicznych. Rozpoznali większość emocji, które wyrażały, ale jednak nie wszystkie, co świadczyłoby o tym, że niektóre emocje są uniwersalne, a inne uwarunkowane kulturowo. W ten oto sposób Paul Ekman dał drugie życie odkryciom Darwina. FACS to system kodowania ruchów mimicznych. Został stworzony przez Paula Ekmana i Wallace'a Friesena.
Służy on do pomiaru ekspresji mimicznej. Łatwiej być agresywnym wobec kogoś, kogo nie znamy. Kogoś, kogo odbieramy za gorszego od nas. Na podstawie naszych odkryć można by stworzyć system monitoringu, który przewidywałby, z czyjej strony grozi nam niebezpieczeństwo. Gdyby takie systemy obejmowały całe Stany, kraje czy rządy i analizowały nie tylko wypowiedzi przedstawicieli władz, ale również emocje, którymi są podszyte, mielibyśmy możliwość zapobiegania agresji. To mógłby być bardzo istotny, praktyczny aspekt naszej pracy. Wiedza na temat naszych podstawowych cech i zdolności do empatii jest już krokiem naprzód. Zamiast postrzegać siebie jako samolubów, możemy dostrzec w sobie empatyczny rys. Już sama świadomość tej umiejętności powinna nas zmienić. Otwiera się przed nami szereg możliwości, by zwiększyć poziom empatii odczuwanej przez ludzi. Rezultatem może być bardziej empatyczne i opiekuńcze społeczeństwo. To niewiarygodne, że umysł każdego z nas jest wyposażony w umiejętność posługiwania się mową ciała. To rodzaj kolektywnej inteligencji ciała. Pogardę. Widzimy tu zestawienie ekspresji zawodniczki podczas olimpiady w 2004 roku i zawodniczki niewidomej podczas paraolimpiady. Obie właśnie przegrały walkę o złoto. Jeśli przyjrzymy się, jak układają się mięśnie ich twarzy, widać ogromne podobieństwo. To wyraz smutku. Oto inny przykład. Dwie zawodniczki, które właśnie wygrały złoto. Kobieta po prawej jest osobą widzącą, ta po lewej nie. Podobieństwo jest nie tylko w wyrazie twarzy, ale również w postawie ciała. To pierwsze badanie, które wykazało, że osoby pochodzące z różnych kręgów kulturowych w podobnych sytuacjach mają identyczne sposoby ekspresji. W wyniku analizy ustaliliśmy, że istnieje niemalże pełna zgodność zachowań niewerbalnych u osób widzących i niewidomych. Gdybym poprosił teraz widzów, żeby pokazali wyraz zdziwienia, zrobiliby taką minę. Dlaczego? Bo każdy z nas widział, jak robią ją inni. Możemy ją świadomego. Teraz zadam ci bardzo ważne pytanie. Kiedy uprzedziłem, że o coś go spytam, przekręcił głowę. Prawe oko skierował na mnie. To oznacza czujność i zdystansowanie. Mogę mieć pewność, że jest skupiony. Jak to możliwe, że znaleźliśmy na miejscu twoje odciski palców? Zastanów się nad tym. Za chwilę wrócę. W ten sposób zachowują się tylko winni. Ktoś niewinny tak się nie pochyli. Jego gesty będą bardziej zamaszyste. Bardziej otwarte. Wszystkie nagrania pokazują, że takie pozy jak ta przyjmują tylko osoby winne.